13 listopada bieżącego roku w Szczecinie, w finale rozgrywek futbolu amerykańskiego drużyn dziewięcioosobowych, Owls Bielawa zdeklasowali ubiegłorocznych mistrzów Polski Armadę Szczecin, wygrywając na ich własnym boisku aż 42-0. Po wcześniejszych sukcesach drużyn juniorów przyszedł czas na dominację w ogólnopolskich rozgrywkach seniorskich PFL 9. W całym sezonie drużyna z Bielawy nie przegrała ani jednego meczu. Z tej okazji burmistrz Bielawy dr Andrzej Hordyj osobiście pogratulował przedstawicielom drużyny Owls. Zdobycie tytułu mistrza Polski dla Bielawy jest dużym wydarzeniem, stąd też dzisiaj poprosiłem o spotkanie. Miałem też przyjemność i satysfakcję oglądania na żywo relacji wideo, właśnie relacji w internecie z finału, gdzie no jednak potencjał demograficzny, potencjał gospodarczy Bielawy i Szczecina to są dwa odrębne byty. Bielawa, tak jak tutaj wiemy, wynik 42-0 budzi respekt i szacunek, tym bardziej wiedząc, że drużyna ze Szczecina to jest ubiegłoroczny mistrz. I wiem też, że no w trakcie już tej drugiej połowy meczu sędziowie zdecydowali o zastosowaniu tak zwanej reguły litości, czyli już szybszego pomiaru czasu, żeby ten wynik był mniej bolesny dla leżącego już przeciwnika, także pokazuje to bardzo duży potencjał. Szczecin to bardzo mocna drużyna, nie przegrała 25 spotkań z rzędu, to jest ponad 2 lata, więc to naprawdę mocny przeciwnik. No można im zarzucić, że w tym roku może i są słabsi, no ale nie na aż tyle, no bo jednak do tego finału dotarli. My rok temu byliśmy w półfinale, tam zakończyliśmy swoją przygodę w tej lidze, więc też nie byliśmy, że tak powiem, z pierwszej łapanki, można tak zażartować. Rok temu półfinał, no i teraz mierzyliśmy oczywiście wyżej, zwiększyliśmy tak jakby oczekiwania i nasz wysiłek na wielu frontach logistycznych i treningowych. No i udało się wykręcić ten finał. No, do Szczecina jechaliśmy naprawdę gdzieś tam zestresowani. Czuliśmy wagę tego spotkania, czuliśmy moc przeciwnika. Finalnie udało się zwyciężyć. Zaczęliśmy bardzo szybko punktować. Przeciwnik nie potrafił odpowiedzieć zupełnie. Wygraliśmy, świętowaliśmy, a pewni zwycięstwa byliśmy już de facto w trzeciej kwarcie, co naprawdę było dla nas komfortowe psychicznie i po prostu bawiliśmy się już tym sportem w drugiej połowie spotkania. Pojechaliśmy tam bardzo zdeterminowani. Chcieliśmy wygrać to, wiedzieliśmy, że to jest trudny przeciwnik, przygotowaliśmy się na to odpowiednio. W tym meczu popełniliśmy bardzo mało błędów, każdy był skupiony, wiedział co ma robić, wiedział jak to robić. Obawialiśmy się, że może być to naprawdę trudny mecz, że wynik spotkania rozstrzygnie się gdzieś tam w końcówce meczu. Natomiast no, okazało się inaczej. Zrobiliśmy swoje. A nie mieliście wrażenia, że oni po prostu was zlekceważyli? Troszkę tak, na pewno. No nie powiem, niektóre mecze w fazie finałowej, czyli powiedzmy ćwierćfinał, półfinał, były dla nas cięższe. Przeciwnik był bardziej przygotowany taktycznie, czuć było to, że kiedy gramy jakąś tam zagrywkę, no to oni naprawdę mają na to ciekawą odpowiedź. Tutaj dosłownie wszystko wchodziło wyjątkowo łatwo. Być może na zapewne przygotowywali się do tego meczu, ale dobrali po prostu złe rozwiązania i totalnie im to nie zadziałało, a my jednak wykorzystaliśmy to bardzo szybko. Nie było dla was zaskoczeniem, że wygraliście do zera? No było zaskoczeniem, jak dla całej w sumie Polski, myślę, futbolowej na pewno. Ale gdzieś tam właśnie na filmach widzieliśmy mocne i słabe strony Armady, no i wykorzystaliśmy to. Podejrzewam, że drużyna ze Szczecina nie za bardzo wiedziała, gdzie jest Bielawa, teraz chyba już wiedzą. No, mam nadzieję, że tak. Powiedz mi, jak wam się udaje zamknąć budżet i utrzymać tą drużynę? No jak widać, jakoś to się udaje, tak? Oczywiście no wiadomo, że zawsze chciałoby się tych środków mieć więcej, natomiast no, z tego, co udaje nam się zrealizować, widzimy, że ten budżet, który mamy, staramy się wykorzystać maksymalnie, tak? Przede wszystkim no ja też duży kładę tutaj nacisk, że Bielawa od lat, powtarzam, jest takim troszkę magicznym miastem, gdzie się udaje bardzo dużo rzeczy zrobić, no często po prostu dobrym sercem wielu ludzi. Widzimy to chociażby poprzez to, jaki mamy dostęp chociażby do obiektów, naprawdę dobrych obiektów sportowych, które mamy w Bielawie. Tutaj słyszymy o jakby planach budowy nowego stadionu, co również nas cieszy. Liczymy, że to też jakby nasz sport będzie wzięty pod uwagę w przyszłości. Natomiast jak porównujemy jakby naszą sytuację do klubów też w Polsce przede wszystkim, to widzimy no generalnie taką życzliwość. Tak? Życzliwość ze strony Urzędu Miasta, pana burmistrza, czy ogólnie właśnie tutaj urzędników. Nasi koledzy po fachu, tak, czy inni futboliści amerykańscy często po prostu narzekają na tą współpracę. Czują się jakby niechciani, odpychani, nie wiem, tak, przez urząd. Czują się jak takie piąte koło wozu, a my tutaj
czujemy to wsparcie, tak? Zawsze wiadomo, że chciałoby się więcej, no bo jeżeli tak dużo jesteśmy w stanie zorganizować, tak, przy takich środkach, jakie mamy, no to pomnóżmy to przez tą kwotę, na przykład, którą dostaniemy większą, tak? Zawsze staramy się wykorzystać ten budżet na maksa, nie zmarnować go. Warto podkreślić, że jakby u nas wszyscy działacze, wszystkie osoby, które biorą udział w tym, co robimy, robią to po prostu hobbystycznie, to jest nasza pasja, tak, od wielu lat. Futbol amerykański w Bielawie rozpoczął się mniej więcej w 2007 roku, także możemy już liczyć, że to jest 14 lat, no niedługo będziemy mieli aż 15-lecie, tak, istnienia tego klubu. I ile osób się przewinęło, ilu pasjonatów, to już naprawdę nie jestem w stanie zliczyć. To już są na pewno setki osób, które włożyły w to mnóstwo pracy, tak, i to była praca całkowicie taka, powiedzmy, społeczna, no powiedzmy, ku chwale tego sportu, tak. Można podsumować, że te lata dominacji drużyn juniorskich naszych, gdzie no było kilka tytułów mistrza Polski, pokazuje, że drużyna właśnie jeszcze wzmocniona też zagranicznymi zawodnikami i też zagranicznym trenerem, powoduje, że efekt sportowy, efekt organizacyjny jest coraz lepszy. Rozmawialiśmy już dzisiaj też z przedstawicielami klubu o kolejnym sezonie, o kolejnych wyzwaniach. Miasto stwarza, myślę, dobre warunki, baza sportowa, która też będzie ulegać jeszcze poprawie w kolejnych latach, jest adekwatna do potrzeb klubu i stąd też te wszystkie sukcesy. I mówię, i ludzie, i otoczenie materialne, i też, myślę, przyjazny samorząd powoduje, że takie efekty udaje się osiągać. My również gratulujemy tak spektakularnego sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne wygrane.